serdecznie na kanale Wideo Zen. Dzisiaj przygotuję smaczną i aromatyczną sałatkę z kalafiorem i słonecznikiem. Do jej przygotowania będę potrzebować 1 świeży lub mrożony kalafior, 10 deko słonecznika, 1 puszkę kukurydzy, 2 łyżki majonezu, 2 łyżki jogurtu naturalnego, 4 ząbki czosnku, sól, pieprz oraz szczypiorek. Zaczynamy od ugotowania kalafiora. Następnie wsypujemy do miski kukurydzę, słonecznik. Potem do małego naczynia dajemy 2 łyżki majonezu, 2 łyżki śmietany. Następnie obieramy ząbki czosnku i kroimy na mniejsze części. Wyciskamy do naczynia z sosem. Mieszamy wszystko razem i mamy już gotowy sos. Ugotowany i odcedzony kalafior dorzucamy do pozostałych składników. Różyczki kalafiora powinny być drobne. Mieszamy wszystko razem, a następnie doprawiamy solą i pieprzem. Następnie wlewamy sos czosnkowy i znowu dokładnie mieszamy. Po czym kroimy szczypiorek i wykładamy go na wierzch. Sałatka jest już gotowa. To wersja wegetariańska, ale świetnie będzie smakować również z kurczakiem. Życzę wszystkim smacznego i zapraszam do subskrybowania kanału i polubienia fanpage'a.